Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie filmik o zasilaczach. Jak widzicie, jest ich tutaj całkiem sporo na łóżku. Pół reklamówki wyrzuciłem. Dostałem je od pewnej firmy takiej komputerowej, która sprzedawała tam części. Ja im robiłem opisy do różnych tam sprzętów i tak dalej. Zajmowałem się z obsługą strony. Taki krótki epizod w mojej historii życiowej był z nimi. No i dlaczego ten filmik kręcę? Ponieważ kupiłem ostatnio do laptopa Samsunga 555 taki oto zasilacz 19V 4,74A, strasznie brzęczy. Prawdopodobnie transformator powoduje to brzęczenie. No i chciałbym po prostu zobaczyć, czy uda mi się coś zakombinować z tych tutaj zasilaczy, które leżą markowe, bo są markowe zasilacze Dela. Nie wiem, czy tam inne są też markowe, ale przyjrzymy się im bliżej. Mają poucinane wtyczki, nawet nie wiem, czy działają, bo jeszcze ich nie sprawdzałem dokładnie wszystkich. No i przy okazji przetestujemy, jak nagrywa kamera JVC, którą kiedyś kupiłem za 20 zł. Miała uszkodzoną taśmę, flex nie działał, LCD po wymianie, jak widzicie, kręci filmiki całkiem spoko, mam nadzieję. Dopiero to później ocenię sobie, jak wrzucę to na YouTube'a i obejrzę na dużym ekranie. No i też przetestujemy tą kartę z AliExpressu 32 giga, którą kupiłem. Ile ona będzie mi działała, bo różne opinie były o tych kartach. Ale przejdźmy do głównego dania, do zasilaczy. Ja będę tutaj pokazywał po kolei wszystkie, które tutaj leżą na łóżku zasilacze. I będziemy sobie sprawdzali, czy mniej więcej mogą pasować jako zamiennik do tego mojego laptopa Samsung 550p. Jeszcze raz przypomnę, 19V 4,74A. Oryginalnie ten laptop potrzebuje taki zasilacz. I no to co, startujemy. Widać, że jakieś kable poucinane totalnie. Nawet nie wiem, którego to jest zasilacza. Jeszcze nawet rzep jest. Wtyczka z bolcem w środku, z taką jakby igłą. Najpierw te kable podrzucam na bok, które są poucinane. Następny kabel też ucięty. Też jak widać jest ucięty tutaj. Tutaj kabel, tutaj mamy też na bolec. Supiarki już nie będę chyba wyciągał, żeby mierzyć średnicę tych bolców. No tutaj długi jest dosyć kabel, sporo. Też, nie, to chyba dwa wziąłem. Dlatego taki długi mi się wydawał. Spróbuję, o, dobra, jest. No, także chyba można by było nawet coś podziałać z tymi zasilaczami. Tylko niektóre strasznie ciężko się otwiera. Wręcz bardzo ciężko. Tutaj też mamy ucięty, też jest na bolec. Jak widać. Trzeci kabel, czwarty kabel też jest ucięty z jakiegoś zasilacza. Też na bolec z taką migą w środku. O, tutaj mamy w ogóle jakiś taki króciutki kabelek. Ale to już nie mamy na bolca, tylko mamy jakoś troszeczkę inaczej to zrobione. To nie wiem od czego. Następny kabel też widać, że jest, a tu nawet chyba są dwa, też jest ucięty, też jest na tą igłę, ale tutaj to mamy ten rdzeń, powiem wam, nieźle skomplikowany, raz, dwa, trzy aż warstwy, no nie wiem. To już nie było takie łatwe do zrobienia. Tu w ogóle mam jakiś ucięty. Jeszcze mam jakieś kable, żeby się nie bawić już tymi kablami. Chyba już wszystko. Dobra, wszystko. Lecimy teraz z zasilaczami. Najpierw zacznę od tych takich najgorzej wyglądających. Niektóre to są nawet pootwierane, już widzę. Najpierw zobaczmy tego. Sobie tutaj kucnę, żeby wam lepiej było tutaj zobaczyć. No najpierw przyjrzymy się
jakie on ma wartości. Widać input 100, 240, 50, 60 Hz, wyjście 19,5 V, 3,34 A. Jest to jakiś taki zasilacz Made in China, Dell Incorporation, czyli do Della jakiś. To już go chyba otwierałem kiedyś. Tak jest. Jest otwarty, ale też jest w obudowie metalowej, aluminiowej chyba. No ale ten to już troszeczkę wygląda chyba poważniej niż ten LiQ 400 V, 120 pikofaradów chyba, no. No i tutaj ma ucięte, ile? Ma ucięte aż 3. Trzeba uważać, żeby nie był naładowany. A już tyle lata, to już się chyba rozładował. 3 kable są. 19,5 V. Co tu pisze? Kom czarny 19,5 V i tamten PG. Są 3 kabelki, z których tam pisze 19,5 V. Biały jeden, drugi biały jest opisany jako PG, a trzeci czarny jako kom, czyli to będzie chyba masa. Dobra, ja go złożę. Nie wiem, czy on działa. Nie będę go teraz sprawdzał tutaj miernikiem i tak dalej. Leci na 19,5 V, czyli ma o 0,5 V większe napięcie niż ja bym potrzebował i mniej amperów niż Samsung potrzebuje. Leci na bok. Następny HP uszkodzony, numer jakiś 32, BIT KBL. Bad cable? Kabel uszkodzony? Nie wiem. Nie wiem czy go. Ale te się chyba łatwo jeszcze otwiera, takie zasilacze. W miarę łatwo. Zaraz wam pokażę, jakie się otwiera. To są zgrzane tak masakrycznie, że nie wiem, chyba jakieś imadło, praska. No i tutaj mamy wartości tego zasilacza. Spróbuję może jakoś złapać wam to, żebyście widzieli, tylko najpierw ja sam znajdę, w którym miejscu jest. Dobra, jest tutaj. I on ma takie właściwości: 100, 240 V, 1,7 A, wyjście 18,5 V, 3,5 A, czyli o 0,5 V jest za mało ma. I tak się prezentuje ten zasilacz. Kabel ucięty, koniczynka uszkodzony. Drugi. Lecimy z trzecim. Trzeci Toshiba. Coś takiego. Tutaj widać, że jest w ogóle też na koniczynkę. Tutaj mamy jakąś naklejkę. Numer jakiś seryjny. I zobaczmy sobie, w którym miejscu on ma tutaj wyjście. Ma, dobra, ja wam pokazuję. 19, o jest, 19 V, idealnie, 3,95 A. No to mamy pierwszy od Toshiby, który by się nadawał do tego Samsunga. To jest z tego, muszę go odłożyć na bok. To sobie go położę na bok gdzieś. Tutaj mamy kompletny zasilacz trzeci z koniczynka. Jest nawet koniczynka, więc będę miał kabel. Popatrzcie się, miałem koniczynkę, a kupiłem tamten LiQ z koniczynką za 6 zł, ale dobra, przyda się do jakiegoś innego może zasilacza. Także tutaj mamy kompletne okablowanie, wygląda na cały zasilacz. I tu jest od Della 65 W. A właśnie, jeszcze muszę sprawdzić tego, to miał 19, ile on ma wat. Chwila, ile on tutaj daje watów, pisze gdzieś.
Toshiba. Bo powinien ten mój mieć ile? 90. Szukam 19 V. No popatrzcie się, nie mogę znaleźć. No nie mogę znaleźć, musiałbym poszukać w internecie bardziej szczegółowych danych do tego zasilacza. Ale powinno pisać. Ale nie widzę, nie widzę. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy z tym kompletnym zasilaczem. To jest Dell 65 W. I tutaj zobaczymy, jakie on ma parametry. A ma takie 19,5 V, 3,34 A. To jest od Della. Więc go kładziemy też na bok, gdzieś tam. I następny jakiś taki kwadratowy, z tych takich najprostszych. To są takie, mi się wydaje, zamienniki w takich obudowach. Nie wiem, mogę się mylić. Też Della. Ile on ma? A zobaczmy sobie, jakie on ma parametry. Dell 19,5 V, 3,34 A. Koniczynka z drugiej strony. Jest kabel. Spoko. Wszystko sprawne, tylko kabel podłączyć, koniczynkę. No to to jest drugi już taki. Może ja sobie zrobię inaczej. Może te, które są sprawne, sobie położę tak razem. To już mam dwa sprawne. Na bok gdzieś dam. Dwa sprawne. I lecę z kolejnym, który też ma normalnie kabel. No jest kompletny, jak widać. Popatrzcie się, następna koniczynka. Jezu, ja miałem tyle kabli, a zamawiałem z kablem. Są się niemożliwe. Myślałem, że świeci dioda. Przecież to leżało tyle w reklamówce. No w latach mogę to liczyć. I tutaj mamy też Della. I on ma parametry 19,5, 3,34 A. Już podają, ile ma watów. I tak wygląda ten Della. Kompletny, czyli trzeci zasilacz jest z tych prostokątnych kompletny. Teraz lecimy dalej. Tu widzę, jakiś też leży. Aha, to jest NLiQ. To jest NLiQ, który kupiłem za 28 zł. On, który tak brzęczy strasznie. I tu mamy jeszcze takie trzy zasilacze, które są totalnie poucinane. Też na koniczynkę. Też jest Dell. I tym razem 19,5 V. 3,34 A. O, kabel ucięty. Też jest o, też go otwierałem. Zobaczmy sobie, jak on wygląda w środku, jeżeli się da. Jeszcze nawet jest chyba przyklejony jakąś taśmą. I wygląda tak. No, jest transformator. Będę musiał je sprawdzić. Wiadomo, jeżeli zasilacz działa, nie zawsze może znaczyć, że jest sprawny. Jak się zachowuje pod obciążeniem, to jest ważne. I tak dalej. Także to, że on się może włączać, a już jeszcze o niczym nie świadczy. To już jest trzeci, czwarty w sumie. Poczekajcie, ta Toshiba to była 19, co jest, mi pasuje. No i mamy w końcu zasilacze takie markowe Della, które po prostu... Ja nie wiem, jak one są sklejone. Ja tego nie potrafię otworzyć. Tych delowskich. To są jeszcze te mniejsze. Się mieszczą w ręce. Zaraz zobaczycie te większe.
Dela i to jest, tutaj mamy specyfikację 65 W i mamy 19,5 V, 3,34 A wyjście 65 W. Mamy zasilanie na taki kabel standardowy, jakiś ten taki stary, no i ucięty kabel leci na bok. Kolejny Dell też na taki ten kabel, jak w starych magnetofonach kiedyś był, ucięty kabel, nieotwierany. Także jakby ktoś chciał się pobawić, jest z Wrocławia, to zapraszam do mnie na kontakt. I mamy 65 W, 19,5 V, 3,34 A. To jest ten Dell. Dobra, i teraz lecimy z takimi kozackimi już zasilaczami, że tak powiem. Kompletny zasilacz, no calusieńki. Jeszcze jest nawet ta opaska, która trzyma te kable wszystkie. Zasilanie ma na koniczynkę. Kolejna koniczynka, kabel. Ok, nic nie było. Ale kupiłem kabel, dobra. No i tutaj już mamy 130 W. 130 W, output 19,5, 6,7 A. Nie wiem, co to za laptop potrzebuje takie napięcie. 6,7 A to już jest sporo, naprawdę. Pytanie, czy to jest do zasilacza? Czy to jest do zasilacza? No i no, nówka, stan nuwencja. I tutaj jest po prostu też taka igła w środku. Dobra, to odkładamy go do dobrych. I kolejny Della. Tym razem też jest spory, duży. No. Zasilanie, koniczynka. Koniczynka, ale ładna koniczynka, nówka. I tutaj mamy parametry tego zasilacza następujące: input, output 19,5 V, 6,7. Wow, bydle niezłe. Dwa bydlaki takie po 6,7 A. No, także jedynie, który pasuje mniej więcej napięciowo, to jest ten Toshiba 19 V. Tyle, że zamiast 4,74 ma Toshiba, ma dokładnie 3,95. No, powiedzmy, że ten by był dobry, tylko nie wiem, jak się zachowuje pod zasilaniem. I teraz podłączę go pod koniczynkę. Pod koniczynkę, tylko chwila, muszę sobie jakieś zasilanie skombinować. Gdzie tu go podłączyć? Zaraz byśmy zobaczyli, czy on brzęczy, czy nie brzęczy. Tak, tu mam ładowarkę podpiętą. Dobra, mam tutaj z boku gniazdko, może mi styknie. Słyszeliście, jakie spięcie było? Nie podłączam go. Nie podłączam go, bo coś było nie tak. A teraz podłączę tego LiQ i może pokażę wam, jak będzie słychać te brzęczenie. Jest podłączony LiQ. Spróbuję zbliżyć go maksymalnie, jak się da, do mikrofonu w tej kamerce. Słychać coś w ogóle? Ja to na nagraniu potem zobaczę. 19 minut już nagrywam.
Mam nadzieję, że to wychwyci ten mikrofon w kamerce. Ale tutaj z tym Toshibą, no to było masakra. Jakieś iskrzenie i to totalne. Także chyba ten zasilacz nie podejdzie już pod zamiankę. Nie wiem, może kabelki były zwarte i dlatego tak się zachował. Musiałbym go rozwalić i zobaczyć w środku, jak to wygląda. Tam bebechy. No i co? I to by było tyle. Wszystkie zasilacze, które miałem z tej reklamówki, wam pokazałem. Przy okazji zobaczyliście, jak wygląda ten zasilacz z Allegro LiQ. Test kamerki nagrywania i test karty pamięci. Mam nadzieję, że się na nią spoko nagra. Także trzy w jednym, można powiedzieć. I co, ja to wrzucam z powrotem wszystko do reklamówki. Bo na razie mi się z nimi, z tymi zasilaczami nie chce bawić. Także jakby ktoś był chętny, piszcie jakieś tam propozycje. Jeżeli jesteście z Wrocławia, to jeszcze lepiej, bo wtedy możecie do mnie podjechać i możemy się jakoś dogadać za te zasilacze, bo one mi są praktycznie niepotrzebne. Może ktoś je wykorzysta do czegoś, umie je zrobić, zregenerować. Może tylko wystarczy kable podłączyć pod nie i będą mogły służyć do jakiegoś zasilania, jakiegoś urządzenia, niekoniecznie laptopa. Nie wiem. One w każdym razie u mnie leżą w reklamówce, także jak coś, to walcie w komentarze. Ja kończę nagrywanie. Pozdrawiam wszystkich.